Podszywali się pod amerykańskich żołnierzy czy lekarzy. Czasem pojawiał się wątek matrymonialny. Podając się za zamożne osoby albo instytucje, obiecywali duże sumy, ale najpierw kazali płacić. Ofiary straciły 25 milionów złotych. Nigeryjscy oszuści wciągali ofiarę w grę psychologiczną, wysyłając wiadomości w internecie. Jedna z kobiet przekazała im 800 tysięcy. Na razie wiadomo o 500 poszkodowanych, ale mogą ich być tysiące w całym kraju. Wszystko rozegrało się przez internet. Policjanci zatrzymali w Katowicach 6 obywateli Nigerii. Działali w sposób bezwzględny. Wyłudzali pieniądze albo dane osobowe za pomocą portali społecznościowych i komunikatorów. Twierdzili, że ofiara musi najpierw uiścić opłatę administracyjną, zapłacić podatek albo pokryć inne rzekome koszty, aby uzyskać dostęp do obiecanych pieniędzy. Nie brakowało także wątków matrymonialnych, wykorzystujących uczucia rozmówców. Śledczy zatrzymali 3 kobiety i 3 mężczyzn. Ich oszustwa mogły dotknąć setek, a nawet tysięcy osób. Śląscy śledczy ustalili około 500 pokrzywdzonych. Ofiary cały czas się zgłaszają. Policja zachęca do tego kolejnych oszukanych. Sprawcy usłyszeli już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i licznych oszustw. 4 zostało aresztowanych.